Oglądaj Blue codziennie w Disney Junior. A teraz pora zanurzyć się w zabawie i rozwiązać quiz. Sprawdzimy, czy jesteś super fanem Blue, czy masz jeszcze sporo do odkrycia. Jesteś gotowy? Zaczynamy! Quiz dla super fanów Blue. Podczas wycieczki okazało się, że trzeba przeskoczyć na drugą stronę potoku. Blue trochę się bała. Jak to się skończyło? A. Blue postanowiła nie skakać i wróciła do domu. B. Blue skoczyła, ale nie dość daleko i wpadła do wody. Czy C. Blue zebrała się na odwagę, oddała piękny skok i przeskoczyła na drugą stronę. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? A. Wróciła do domu. B. Wpadła do wody. C. Przeskoczyła na drugą stronę. Prawidłowa odpowiedź to C. Blue udało się przeskoczyć suchą nogą. Strumyczek jest przepiękny! Gratulacje, Bądź! A teraz następne pytanie. Zdarzyło się, że Blue miała problemy z zaśnięciem. A gdy jej się wreszcie udało, przyśniło jej się, że zmieniła się w pewne zwierzę. Czy pamiętasz w jakie? A. W tygrysa. B. W nietoperza owocowego. Czy C. W goryla. A. Tygrys. B. Nietoperz owocowy. C. Goryl. Prawidłowa odpowiedź to B. Nietoperz owocowy. Świetnie ci idzie. Zgadujemy dalej. Bingo smuci się, kiedy tata jest za mało delikatny podczas zabawy z nią. Na szczęście mama jej tłumaczy, że powinna głośniej szczeknąć, kiedy chce tacie dać znać, że szaleństwa są zbyt gwałtowne na jej wiek. Wow, to jest to! Bum! Dobrze, zbyt mocno. Wszystko jasne. Czy wiesz, ile lat ma Bingo? A. 2 lata. B. 4 lata. Czy C. 3 lata. A. 2 lata. B. 4 lata. C. 3 lata. Prawidłowa odpowiedź to B. Bingo ma 4 lata. Jesteś na dobrej drodze, by zdobyć tytuł superfana. A teraz następne pytanie. Blue odwiedzają kuzynki. Niestety podczas ostatniej wizyty pobrudziły owocami jej ulubioną przytulankę i Blue było przykro. Co tym razem stanie się z przytulanką? A. Zostanie ugryziona. B. Wpadnie do basenu. Czy C. Pobrudzi się keczupem. A. Zostanie ugryziona. B. Wpadnie do basenu. C. Pobrudzi się keczupem. Prawidłowa odpowiedź to A. Przytulanka zostanie ugryziona. Następnym razem Blue na pewno ją schowa w bezpieczne miejsce. Już prawie kończymy. Oto ostatnie pytanie sprawdzające twoją wiedzę na temat Blue. Blue obiecuje, że skupi się na szukaniu innych podczas zabawy w chowanego. Nigdy tak nie było. Było tak. Okej, obiecuję. Super. Jednak zobaczy coś, przez co zapomni o zabawie. Co tak rozproszy Blue? A. Ptaszek, który wleci przez okno. B. Pies sąsiadów. Czy C. Zabawkowa papuga. A. Ptaszek. B. Pies sąsiadów. C. Zabawkowa papuga. Prawidłowa odpowiedź to C. Zabawkowa papuga. Pora podliczyć punkty i sprawdzić, czy jesteś prawdziwym superfanem Blue. Uwaga, uwaga! Zaczynamy! Jeśli masz tylko jeden punkt, to musisz jeszcze sporo się dowiedzieć o Blue. Jeśli masz 2 lub 3 punkty, jesteś na dobrej drodze, by zostać fanem. Jeśli masz 4 lub 5 punktów, gratulacje! Jesteś prawdziwym superfanem. Do zobaczenia! Tak trzymaj i oglądaj aktualne przygody Blue w Disney Junior!